Cześć, witajcie! Z tej strony Diawol, a to jest odcinek specjalny z Zagrajmy w Plugging Evolved. Pierwszy z serii, w których będziemy zajmowali się nekroawirusem, a dokładniej historiami, które są z tym wirusem związane. Dzisiaj będziemy omawiali Ukrainę, a dokładniej Czarnobyl. Myślę, że większość z Was słyszała o tej niesławnej elektrowni, która w pewnym czasie sobie po prostu wybuchła. Jest to idealna podstawka do narodzin plagi zombie. Z każdą z poszczególnych historii wiążą się następujące osiągnięcia, które widzicie teraz na ekranie. Jeżeli klikniecie sobie w adnotację widoczną na każdym z nich, to zostaniecie przeniesieni do początku każdej z części, w której będę omawiał poszczególne osiągnięcie i będziecie widzieli, jak je zdobyć. Ale myślę, że najwygodniej będzie wam się oglądało wszystko po kolei. Na początku oczywiście zaczynamy jako wirus nekroa, dlatego że wiadomo, to jest temat tego odcinka. Kod genetyczny ja ustawiam w ten sposób. Premier ATP jest bardzo dobra do zdobywania tych osiągnięć. Pozostałe geny, prawdę mówiąc, nie mają większego znaczenia. Ja lubię grać z genetyczną imitacją, dlatego że mam wtedy troszeczkę więcej czasu. Jako kraj startowy musimy obrać koniecznie Ukrainę. Jeżeli tego nie zrobimy, żadne z wymienionych przeze mnie osiągnięć nie jest możliwe do zdobycia. Na samym początku w przenoszeniu musimy zainwestować w ciągu pierwszych 60 dni w zmianę odzwierzęcą oraz w ślinę. Wystarczy na poziom pierwszy. I w tej chwili jedyne co musimy zrobić, to chwilę poczekać. Warto obserwować uważnie wiadomości, ponieważ tam będą się pojawiały kluczowe dla nas informacje. Niektóre z nich nie będą widoczne w postaci pop-upów, które zatrzymają na chwilę naszą rozgrywkę, więc musimy być troszeczkę bardziej uważni niż zwykle. Teraz przyspieszymy sobie troszeczkę naszą rozgrywkę. Dla Was jest to przyspieszenie również z dźwiękiem, ponieważ komentarz do tego odcinka nagrywam już po nagraniu samego wideo. Dlatego, no w tej chwili wybaczcie, ale muzyka jest troszeczkę szybsza. Jeszcze chwileczkę musimy poczekać, i zaraz dostaniemy to, co nas interesuje czyli informacje o ataku na ludzi. W momencie, kiedy zobaczymy takie wyskakujące okienko, trzeba się niestety wykazać jeszcze odrobiną cierpliwości. Jest to pierwsze z trzech, które chcemy zobaczyć, żeby osiągnąć nasz zamierzony cel czyli osiągnięcia. Oraz oczywiście poznać historię. Po raz kolejny przyspieszyłem dla Was wideo, niestety również z dźwiękiem, za co bardzo Was przepraszam, ale nie mam w tej chwili innej możliwości. Po raz kolejny przyspieszyłem to wideo, dlatego że w tej chwili musimy znowu poczekać i ten czas może się wahać naprawdę od 30 sekund do nawet kilku minut. Dlatego że gra potrzebuje po prostu akurat wtrafić się w ten schemat, żeby wszystko wyszło tak jak ma być. I zaraz powinniśmy dostać kolejne wyskakujące okienko. No, i teraz jeszcze musimy chwileczkę poczekać, zaraz powinniśmy dostać kolejne powiadomienie. No, i tak jak wcześniej wspominałem, nie wszystkie wiadomości mogą się pokazywać w postaci właśnie naszych okienek. Niektóre mogą się pokazywać tylko i wyłącznie w pasku wiadomości w lewym górnym rogu ekranu. Teraz musimy poczekać na ostatnie z trzech potrzebnych nam wyskakujących okienek, które tym razem. Również nie pojawi się na naszym ekranie. Również będziemy musieli być bardzo uważni, żeby nie przeoczyć go, ponieważ jest ono kluczowe do zdobycia wszystkich trzech osiągnięć. Należy pamiętać również, że jeżeli nasza zaraza w międzyczasie wyewoluowała jakiś symptom, będzie warto go wycofać, dlatego że może on nam przeszkodzić w późniejszej fazie. Pokazanie kolejnego komunikatu może chwileczkę potrwać. U mnie trwało jakieś 40 sekund, właśnie w tej chwili przyszedł do nas. Ten komunikat, że wojsko zostało wysłane do Czarnobyla, a w międzyczasie nasza zaraza wyewoluowała. Nie jest to droga, którą chcemy obrać, więc musimy zdewoluować ten symptom. Jak tylko otrzymamy komunikat o wysłaniu wojska, należy od razu iść w reanimację zmarłych. Ja zrobiłem to lewą ścieżką, ponieważ daje ona troszeczkę mniejszą zabójczość niż ta prawa. Jeżeli damy za dużą zabójczość, to zombie zrobią się zbyt szybko i będzie ich zbyt dużo, żeby rząd Ukrainy mógł sobie z nimi poradzić. Jeżeli nasza populacja zombie przekroczy 3 miliony, rząd nie podejmie żadnych działań i nie będziemy mogli osiągnąć niczego. Gdy tylko wyewoluujemy reanimację zmarłych, od razu zostaniemy zalani falą komunikatów, które nie mają dla nas najmniejszego znaczenia. My teraz musimy czekać na komunikat, który wyświetli nam się prosto na ekranie. I przyspieszę wam teraz rozgrywkę do momentu, kiedy zobaczymy właśnie ten komunikat. Jako, że zaczęliśmy już zombifikację, oczywiście wszystkie kraje świata nas już zauważyły i będą starały się nas leczyć. Naszym zadaniem jest jedynie nie doprowadzić leczenia do poziomu 100%. Jeżeli zostaniemy wyleczeni, również nie mamy szans osiągnąć naszych celi. W międzyczasie powstaje też Zikom, który nie jest dla nas problematyczny, ponieważ naszym celem nie jest w tym scenariuszu zabicie całego świata, a jedynie odkrycie pewnej historii. Ekspansja Zicomu również nie jest dla nas groźna, dopóki oczywiście nie osiągnie ona swojego ostatniego stadium, co nie powinno się zdarzyć przed ukończeniem naszej historii. Również nasza populacja zombie nie zagraża w tej chwili w żaden sposób naszemu scenariuszowi, nie osiągnie ona na pewno 3 milionów przed ukończeniem naszego projektu. Jak widzicie teraz otrzymujemy komunikat, że projekt zombie pochodzi z Czarnobyla. Naukowcy odkryli jakieś połączenie pomiędzy nami a chorymi zwierzętami. Jeśli nie chce wam się przechodzić całej rozgrywki jeszcze raz w celu zdobycia pozostałych osiągnięć, wystarczy wykonać w tym miejscu zapis. Wszystkie pozostałe osiągnięcia z Czarnobyla możemy odblokować, zaczynając z tego miejsca. Do osiągnięcia całej historii wystarczy nam teraz zdeewoluować zmianę od zwierzęcą. W ten sposób w oczach naukowców całego świata odetniemy się od sprawy z Czarnobyla. I oczywiście dostaniemy osiągnięcie. Wystarczy poczekać na kolejną informację, w której skompromitujemy troszeczkę naukowców. Jak widzicie, misja została przerwana dlatego, że w Czarnobylskiej strefie zamkniętej zwierzęta nie posiadały naszego wirusa. W ten właśnie sposób odblokowaliśmy pierwsze z możliwych zakończeń całej tej historii. Na początku się pokazaliśmy, potem zabawiliśmy się w małą babkę, żeby na końcu całkowicie zniknąć z powierzchni mapy. W tej chwili wygranie tej rozgrywki graniczy z cudem, dlatego że jak widzicie, jesteśmy słabo rozwinięci oraz nasze zombie nie są zbyt rozprzestrzenione na całym świecie. Ale przejdźmy do kolejnego osiągnięcia. Będzie nim sprawdź to. Żeby je zdobyć, wystarczy wczytać zapis, który zrobiliśmy, lub zacząć rozgrywkę i ponownie zrobić to samo, co zrobiliśmy na samym początku. Ponownie musimy poczekać na ukazanie się komunikatu dotyczącego badań nad zwierzętami ze strefy czarnobylskiej. Tym razem jednak zrobimy coś troszeczkę innego. Zamiast usuwać symptom, który wiąże nas z tymi zwierzętami, posuniemy się troszeczkę dalej. Gdy tylko otrzymamy ten komunikat, który widzicie teraz na ekranie, akceptujemy go oczywiście. Przyjmujemy to do wiadomości oraz przechodzimy ponownie do zakładki rozprzestrzenianie, tak jak ja zrobiłem to w tej chwili i używamy dowolnej z tych trzech kombinacji: ptactwo 1 2, szczury 1 2 albo nietoperze 1 2. Jeżeli to zrobimy, Dostaniemy ten komunikat. Testy na czarnobylskich zwierzętach nieudane. W tej chwili otrzymamy kolejne osiągnięcie, którego teraz nie widzicie na ekranie, ponieważ niestety ja zdobyłem je już wcześniej. To podsumowuje drugie zakończenie, w którym całkowicie niszczymy próby jakiegokolwiek testowania biednych zwierzątek zarażonych nami. Teraz przenieśmy się do trzeciego zakończenia. Zapis, który ja wykonałem, nie nadaje się do osiągnięcia naszego celu, ponieważ no niestety Akurat trafiło nam się tak, że pojawiła się niechciana mutacja, przez co straciliśmy DNA i nie będziemy w stanie osiągnąć tego pożądanego przez nas trzeciego zakończenia. W tym celu zaczęliśmy sobie nową rozgrywkę, która będzie przebiegała dokładnie tak samo jak dwie pozostałe, dlatego ja pominę ją wam po prostu do momentu, w którym będziemy mogli działać coś innego. Zaczynamy od momentu, w którym dostaliśmy informację, że projekt zombie pochodzi z Czarnobyla. Jak widzicie, mam troszeczkę DNA zakumulowanego już i dostaliśmy bardzo szybko komunikat, że zwierzęta w Czarnobylu są chore na projekt zombie. Projekt badawczy został już zatwierdzony, ale same badania nie zostały rozpoczęte. My w tej chwili musimy jeszcze chwilę poczekać, dlatego że to właśnie rozpoczęcie badań będzie naszym sygnałem do działania. Zaraz powinno się to zdarzyć. Z tego co pamiętam, właśnie jest to w tym miejscu. Testy na czarnobylskich zwierzętach udane. I w tej chwili przechodzimy ponownie do przenoszenia i rozwijamy wszystkie pięć symptomów, począwszy od krwi aż do powietrza 3. Właśnie tak duża pula punktów DNA była nam do tego potrzebna. Gdyby nam punktów DNA zabrakło, dostalibyśmy troszeczkę inne zakończenie, które zobaczycie myślę na końcu. Myślę, że dokleję je tam, żebyście widzieli, co się stanie, jeżeli tego DNA nam zabraknie. I zaraz powinniśmy dostać ostatni już komunikat, z którym będzie się wiązało osiągnięcie. Tym właśnie ostatnim osiągnięciem będzie kompromitacja laboratorium badającego nasz przypadek. W tej chwili, jak widzicie na ekranie, pojawił nam się ostatni już komunikat w całym tym odcinku. I tym komunikatem była właśnie czarnobylska sekcja zwłok kompromituje laboratorium. Jako, że osiągnięcie odblokowałem już wcześniej, to jego u mnie nie zobaczycie. W tym miejscu chciałbym również podziękować oraz pozdrowić Wilka, czyli osobę, która skontaktowała się ze mną mailowo, która pomogła mi w całej realizacji tej serii, no i dzięki której prawdopodobnie zobaczycie kolejne odcinki, jeżeli takowe Wam się spodobają. Wilk jest recenzentem gier oraz filmów, jednakże nie prowadzi on swojego kanału na YouTube. Zajmuje się wyłącznie swoją stroną Google, do której link możecie znaleźć w opisie tego filmu. Gdyby był to zwykły odcinek, to w tej chwili już bym się z Wami żegnał, ale jako, że jest troszeczkę bardziej specjalny, to zapraszam Was jedynie do dyskusji w komentarzach. Poza tym punktem nie będzie już mojego dalszego komentarza głosowego. Możecie ewentualnie zobaczyć jeszcze to dodatkowe jedno zakończenie, które osiągniemy, jeżeli nie wyewolujemy odpowiednich symptomów odpowiednio szybko.